I witam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem kryptomigawka. Porozmawiamy sobie o tym, dlaczego prawdopodobnym kolejnym projektem, który pojawi się na Coinbase, jest Stellar. Posłuchamy się tutaj właśnie jednych z Twitterów Kevina Lamberta, zaraz do niego przejdziemy, i napisał bezbłędnie w tym Twitterze właśnie dlaczego XLM może być tym właśnie projektem, i dlatego chciałbym go Wam przybliżyć i sobie sami sprawdzimy, czy tutaj jest kupę racji właśnie w tym twecie. Ale zanim przejdziemy właśnie do tego Twittera, sprawdźmy, czym jest kryptowaluta Stellar. Posłużymy się tutaj stroną kryptowaluty.expert. I zaraz sobie tutaj przeczytamy, dziękuję za tą stronę. Kryptowaluta Stellar, mianowana na giełdach skrótem XLM, to zdecydowanie zdecentralizowana sieć umożliwiająca proste i szybkie transfery pieniędzy. Stellar pojawił się w 2014 roku jako dzieło Jena McCaleba i Joyce'a Kima. Otwarty protokół otrzymał także wsparcie do organizacji non-profit Stellar Development Foundation. Opiera się na protokole Ripple, niemniej ten podlega szerokim innowacjom dostosowującym go do rosnących potrzeb i zmian technologicznych. Specjalnie stworzony algorytm i kod został opublikowany w kwietniu 2015 roku, ale już w listopadzie uruchomiono nowoczesną i zdecydowanie ulepszoną sieć. Stellar jest odczytywany jako rozproszona infrastruktura służąca do dokonywania różnego rodzaju płatności. Doprecyzowana technologia perfekcyjnie połączyła różnorodne systemy, w tym tak istotne jak bankowe. Protokoły Stellar nastawione są na transakcje wielowalutowe oraz aktywy za zaledwie ułamkową część dolarów. Udało się to osiągnąć dzięki tokenom Lumen, tożsamymi z XLM. Działanie Stellar jest opracowane w najmniejszych szczegółach technologicznych. Serwery odgrywają tutaj rolę swojego rodzaju katalizatora działań. Mianowicie są odpowiedzialne za uruchomienie protokołu i komunikację pomiędzy innymi serwerami. W ten sposób tworzy się globalna sieć wymiany wartości. Co więcej, serwery mają za zadanie przechowywanie rekordów powstałych na sieciowych kontach, a te są przechowywane w bazie danych Ledger. Wyjaśnić należy, czym jest Lumen. Jak wspomniano, jest to jednostka sieci Stellar, która określa w sposób, w który sieć odnosi się do elementu wartości przechowywanych w księgach. W 2015 roku Stellar jako kryptowaluta zmieniła się na Lumen po to, by odznaczyć różnicę pomiędzy samą siecią i organizacją. Jednostki kryptowaluty Stellar, czyli opisywany Lumen, można kupić na Binance i oczywiście na innych giełdach też. Także dzięki za ten artykuł. A teraz przejdziemy, dlaczego właśnie Bitcoin Phoenix też tak uważa, że może być to jedna z następnych projektów, która doda się do Coinbase. A więc wejdźmy na sam tweet i zobaczmy, co tutaj ten Kevin Lambert napisał. Na początku tutaj właśnie dodaję, że Stellar jest na 6. miejscu na market cap. I spójrzmy sobie, i często się zamienia z numerem 5 EOS-em. Spójrzmy, jak to właśnie tutaj wygląda. A więc sprawdzamy sobie, które to jest miejsce. 6. Stellar. I spójrzmy, 4 miliardy 936 milionów. I jest, no, tak jak mówię, niedaleko EOS-a, czyli już niedługo może wejść na 5. pozycję, a tym bardziej przy tych wzrostach, które teraz się dzieją, 7 dni, 15%, czyli wzrosty związane z wejściem na Coinbase, a bardziej oczywiście z hypem, że tak się stanie. Mówi o tym też, że dzienny wolumen Stellara to jest około 70 a 90 milionów dolarów. No jest to tutaj potwierdzone właśnie i Coinbase właśnie szuka między innymi projektów, które mają bardzo duży wolumen. Bo jeżeli jest właśnie ten wolumen, to giełda zarabia bardzo duże pieniądze. To jest właśnie podpięte pod punkt trzeci. Czwarty punkt, jaki przedstawia, to jest, jeżeli używałeś Stellar, to wiesz, jak szybkie są transakcje, gdzie w BTC czy w Ethereum czekamy pomiędzy 10 minutami a paru godzinami na potwierdzenie transakcji. Tutaj w Stellarze dzieje się to praktycznie w jednej chwili. I Coinbase może użyć właśnie tej technologii do transferu pomiędzy BTC i Ethereum u siebie na platformie. Piąty punkt, który tutaj podaję, to projekty takie jak ZRX i Bason Attention Token, które zostały już dodane do Coinbase'a, mają biura koło Coinbase w San Francisco, i do tych właśnie projektów też się zalicza XLM, który nie jest jeszcze wylistowany na Coinbase, ale też ma biura niedaleko siedziby Coinbase'a. To była następna rzecz, która by mogła potwierdzać to, że właśnie Stellar będzie dodany
do Coinbase'a. I od niedawna mówiłem o tym na Dzień Dobry Krypto 2-3 dni temu, że Coinbase Executives, czyli menadżerowie główni Coinbase'a, od niedawna zaczęli obserwować Stellar na Twitterze. Jedną z takich osób jest Brian Armstrong, który widzicie, on właśnie jest z Coinbase'a, jedną z wyższych postawionych tam osób, i to może też świadczyć o tym, że zainteresowanie jest w kierunku Stellar. W kolejnym podpunkcie mówi o tym, że Zcash nie będzie raczej dodawany w najbliższej przyszłości, ale też właśnie były takie tutaj rzeczy mówione i były też plotki, że Zcash może być dodany, ale tutaj ma tą piętę achillesową w postaci privacy features, a wiemy, że właśnie Coinbase działa wszystko w świetle prawa, można powiedzieć. No i tutaj jest jeszcze taka niepewność inwestorów i tych regulacji prawnych, co tu w przyszłości zdarzy się właśnie z tymi privacy token. I dlatego na tej podstawie on uważa, że właśnie ten projekt Zcash nie będzie jeszcze przez pewnych parę chwil dodany. Więc tutaj na tą stronę przychodzi XLM. W kolejnym punkcie dowiemy się, dlaczego myśli o tym, że Cardano nie będzie kolejną jeszcze teraz monetą czy projektem dodanym do Coinbase'a. Tylko dlatego, że Cardano ma super technologię, ale nie jest jeszcze do końca zdecentralizowany i tylko przy wyjściu mainnetu, który będzie w pierwszym kwartale 2019 roku pod nazwą Shelly, to dopiero wtedy będzie właśnie ta decentralizacja, czyli Cardano ADA może się dopiero pojawić na Coinbase w nowym roku. Kolejną rzeczą, jakim Kevin Lambert nam tutaj mówi, to jest to, że po tym jak Ethereum Classic zostało wylistowane na Coinbase, ZRX wyszczeliło w górę, można powiedzieć. Ludzie po prostu wiedzieli i mieli rację. Po tym jak ZRX, czyli ZeroX, zostało wylistowane też na Coinbase, Basic Attention Token wzrosło w górę i ludzie tutaj też mieli rację. I potem jak Basic Attention Token został wylistowany, XLM wyskoczyło w górę. No i teraz, jeżeli będziemy śledzić właśnie ten pattern, czyli historyczny wzorzec, jaki się tutaj otworzył, to właśnie musicie zapamiętać, że w świecie krypto dużo się dzieje na historycznych eventach, czyli jeżeli coś się działo wcześniej, tak jak wam pokażę na przyszłym przykładzie, ale to za chwilę, jeżeli macie wiedzę, jesteście tutaj codziennie, oglądacie Dzień Dobry Krypto czy innych youtuberów i wiecie, że coś się zdarza przynajmniej 2-3 razy w historii, to najprawdopodobniej zdarzy się jeszcze raz. Więc można tradeować, można właśnie na tej informacji historycznej. I tutaj wam wytłumaczę na przykład, co nam mówi kolejna taka historyczna informacja, jaką jest Coinbase dodaje na Coinbase.com Basic Attention Token. I dzisiaj miałem rozmowę z jednym tutaj z zagranicznych youtuberów, moim dobrym kolegą. Dlaczego to tak się dzieje właśnie, że jak jest tylko Basic Attention Token, czy nowy token pojawia się na Coinbase.com, zobaczcie co się działo w ostatnim dniu. O godzinie 20 praktycznie wszystko zaczęło spadać z Basic Attention Token. Na jednym dniu mamy minus 16-17%. W tygodniu nadal jesteśmy do przodu, na miesiącu tak samo, 64%, ale jeżeli ktoś wchodzi w ostatnich dniu, no to tutaj na tej górce kupował. Ja naprawdę nie polecam, to jest tylko moja opinia, kupowania na informacji, albo jak już jesteśmy blisko wylistowania Coinbase'a. Bo jak ten youtuber mi tutaj wytłumaczył, dzieje się tak, że jeżeli Coinbase dodaje informację o tym, że coś się pojawia na Coinbase.com, czyli tej głównej sieci czy platformie Coinbase, nie Coinbase Pro, nie mylić, bo jest Coinbase.com główna i jeszcze jest Coinbase.pro, która o tej tutaj nie mówimy, ale jeżeli coś się pojawia po tygodniu bycia na Coinbase Pro, i to jest znowu pattern, zobaczcie, tak samo się tutaj historyczny event kształtuje, to jeżeli ten Basic Attention Token się pojawia na Coinbase i nagle jest tweet z Coinbase'a, to boty instytucjonalne są tutaj podlinkowane praktycznie
pod Twittera Coinbase'a i na tej informacji, a nawet wcześniej, bo informacja się pojawiła wcześniej, a spadki później, a spadki zaczęły się wcześniej o godzinkę, więc ktoś tutaj już miał informację, że taka właśnie będzie informacja od Coinbase na Twitterze, ale oprócz tego te instytucjonalne boty są podłączone właśnie do informacji na Twitterze i wtedy są takie wielkie spadki, bo jeżeli instytucjonalny bot, który ma za sobą bardzo duże ilości tego Basic Attention Token, rzuca na takie informacje, bo wie, że buy the rumor, sell the news, czyli na newsie się sprzedaje, no to wtedy widzimy i zapamiętujemy sobie, że najprawdopodobniej, jeżeli XLM wystawi się na Coinbase Pro, to przez tydzień jeszcze może sobie delikatnie wzrastać, ale gdy dowiemy się, że już jest ta informacja, że Stellar już jest nadal na Coinbase Pro, ale dodaje się do Coinbase.com, to widzimy, że są masakryczne spadki, jakie widzimy, które się zdarzyły od dnia wczorajszego. Także uczymy się też właśnie na takich historycznych zdarzeniach. Dobra, bo za dużo tutaj powiedziałem na boku. Wróćmy do tego Twittera. Więc Kevin Lambert w kolejnych punktach mówi o tym, że... Aha, to już ostatni podpunkt, a więc mówił o tym, że Basic Attention Token, jak się dodawał, było bardzo dużo spekulacji w cenie w ciągu tygodnia. Widzieliśmy właśnie, że ta cena wzrastała jeszcze na tym evencie. I tak samo było 0x i tutaj mówi, że Stellar będzie właśnie tak samo się zachowywał, więc dzięki temu on uważa, że Stellar będzie kolejnym tutaj tokenem dodanym na Coinbase. Także ja już was zostawiam właśnie z tymi wiadomościami i napiszcie w komentarzach, czy wy myślicie, że właśnie to będzie Stellar, czy to będzie Cardano, czy to będzie może Zcash, a ja nie wiem czemu, wydaje mi się, że też niedługo zobaczymy, mówię to od tygodnia już czasami niektórym, że możliwe, że zobaczymy Digibyte, ale zobaczymy, to jest tylko taka myśl poboczna, żadna wiadomość, nie wiadomo zza światów od jakichś ekstra traderów, po prostu mam takie wrażenie, że będzie Digibyte też już niedługo na Coinbase, ale to zobaczymy i dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie będzie kolejnym tokenem albo kolejnymi tokenami, czy projektami, czy coinami dodanymi do Coinbase. Zapraszam do tej dyskusji, będę w niej oczywiście brał udział, a my widzimy się już za parę chwil w kolejnym wydaniu Dzień Dobry Krypto. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.